W tym filmie zajmiemy się pojęciem dóbr i usług finalnych. W poprzednim filmie mówiliśmy o sytuacji, kiedy w danym okresie liczymy PKB, powiedzmy w danym roku, i kiedy w zasadzie zaczynamy od zera, kiedy wynajmujemy ziemię, pracę i otrzymujemy bawełnę, której wartość rynkowa wynosi 10 zł. I potem produkujemy z niej nić, która jest warta 20 zł i tak dalej, kontynuujemy aż dochodzimy do finalnego produktu dżinsów, których wartość rynkowa wynosi 50 zł. W poprzednim filmie widzieliśmy, że udział w PKB jest wartością produktu finalnego, czyli 50 zł. Wiemy, że jest to wartość oparta na wartości rynkowej jeansów, czyli tyle, ile ludzie są w stanie za nie zapłacić. Nie wliczamy tych wszystkich pośrednich dóbr, ale prawdopodobnie zastanawia się, a co, jeśli to wszystko nie wydarza się w jednym roku, a co jeśli rok kończy się na przykład w tym momencie. Myślimy o PKB w danym roku, ale moglibyśmy rozpatrywać PKB w danym kwartale. Wszystko jedno. A co jeśli okres, czyli rok na przykład, kończy się w tym momencie? Więc powiedzmy, że to jest okres pierwszy, nazwijmy go okresem pierwszym okres pierwszy, a to jest okres drugi okres drugi. Czyli w okresie pierwszym dochodzimy do punktu, w którym wartość rynkowa nici wynosi 20 zł, a w okresie drugim są to dżinsy. Więc to może być jeden rok, a to rok następny. I co się dzieje w okresie pierwszym? Patrzymy na to dobro, na to pośrednie dobro, które znajduje się gdzieś w czyichś zapasach i może być użyte do wykonania innego produktu. Więc powiedzmy, że to jest udział w PKB, określony jako inwestycja. Bo zostanie użyte w przyszłości do produkcji innych rzeczy. Więc w okresie pierwszym udział w PKB będzie wynosił 20 zł. I wtedy w okresie drugim udział w PKB nie wyniesie 50 zł. Jeansy są warte 50 zł. Ale policzyliśmy dwukrotnie to samo 20 zł, zarówno w okresie pierwszym, jak i w drugim. Więc odejmiemy wartość naszego produktu początkowego. Więc odejmiemy udział naszego pośredniego dobra, które zostało liczone w poprzednim okresie. Możemy powiedzieć, że odejmiemy wartość rynkową udziału z początku tego okresu, tego drugiego okresu. Czyli tutaj mamy 50 zł, odjąć 20 zł. Więc otrzymujemy udział w PKB odejmując te 20 zł dobra pośredniego od 50 zł, czyli naszego dobra finalnego, czyli udział PKB w okresie drugim wynosi 30 zł.